Pierwsze serca Kaszub rozdano w 2013 roku. Starostwo kontynuuje ten zwyczaj jako uhonorowanie osób, instytucji, zakładów pracy, stowarzyszeń oraz innych podmiotów, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju i promocji powiatu kościerskiego. Dzisiaj te nagrody świadczą o tym, że jest mnóstwo kierunków rozwoju i możliwości promowania powiat w różnoraki sposób. Dzisiejszy dzień to pokazuje, tak? Tak jak pani sama wspomniała, giełda mam, czy sprawy historyczne, czy taniec, muzyka, sport, to wszystko powoduje, że powiat promowany jest wszechstronnie i za to dzisiaj wszystkim tym osobom wyróżnionym, nagrodzonym bardzo serdecznie chciałam podziękować i prosić dalej o wsparcie. W tym roku wręczono 13 nagród, w tym 3 nagrody specjalne oraz 14 wyróżnień. Tegoroczna edycja różniła się od poprzednich. Zrezygnowano z podziału na kategorie, a głównym wyznacznikiem były osiągnięcia na rzecz powiatu. Doceniono m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kościerzynie. Nagrodę odebrali długoletni prezes związku Mieczysław Kun oraz Tomasz Dera, który pełni tę funkcję od 2014 roku. Mamy blisko 150 członków aktywnych, czynnych. Oczywiście do tego dochodzi całe koło, sekcja emerytów i rencistów. I to nagroda dla nich przede wszystkim, ale też trzeba wspomnieć wszystkich tych, którzy przez 80 lat udzielali się dla dobra kościerskiej oświaty. I to nie tylko nauczyciele, również pracownicy oświaty. Nagroda trafiła również do organizatorki kościerskiej giełdy mam Hanny Put, Stowarzyszenia Przyjaciół Wdzyc, piłkarek ręcznych uczniowskiego klubu sportowego PCM Kościerzyna, prezesa PSS Społem w Kościerzynie Władysława Sulewskiego, dyrektora Domów Czasów Dziecięcych w Wygoninie Andrzeja Szali, kościerskiego klubu Morsa Forest Gump oraz dwutygodnika pomorskiego Twój Wieczór. Statuetkę otrzymał również kaszubski zespół pieśni i tańca Młoda Kościerzyna oraz Paweł Orlikowski, który w zeszłym roku nagrał zespołem pierwszą płytę. Pierwsza płyta była, a teraz aktualnie pracuję nad solową płytą, ale akustyczną. Będą to akustyczne brzmienia, tylko i wyłącznie gitary akustyczne, przeszkadzajki, no i piękne dwa męskie wokale oraz mała niespodzianka kobieca. A proszę mi powiedzieć, jak ta nagroda, to jest przyjemna chwila? Nie spodziewałem się, jest to dla mnie ogromne zaskoczenie i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tę nagrodę. W tym roku przyznano również nagrody specjalne. Otrzymali je ksiądz Ryszard Pacholec, proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Kościerzynie, doskonale znany naszym widzom Jacek Łukasik oraz Jerzy Bożyszkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kościerzyna. Oprawę artystyczną gali zapewnił żeński chór kameralny z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Kościerzynie oraz uczniowie tej szkoły. Hamba,